Krzyż Józef Rolnik z Mieroszyna. Mam pytanie. Obojętnie kto przy stole ma siłę, niech odpowiada. Pierwsze pytanie, zanim chcemy rozpocząć taka dyskusja. Ile pomorskie województwo ma szpitale obecnie? Pierwsze. A na jakim miejscu zadłużenie jest szpital w Pucku? To są dwa najważniejsze pytania, co my musimy mieć przed dyskusją. Ile szpitali w pomorskim i na jakim stopniu jest ze względu zadłużenia szpitali wszystkich? Ile jest? A jak nikt nie odpowie, to ja odpowiem. Proszę, ja pierwszą odpowiem. W 2007 roku to było 27 szpitalów w województwie pomorskim, to ja pamiętam dobrze. A szpital pucki był dopiero na 21. 20 było szpitali zadłużone więcej od Pucka, dopiero na 21 miejscu. Czyli Puck stał dobrze w pierwszej wojnie światowej o szpital za czas opanowania Jabłońskiego. To myślimy dopiero na 21 miejscu, a drugiej wojny nie było za detrafa, a teraz jest trzecia wojna, zobaczymy jak teraz pójdzie. No ale Puck nie stał tak źle w 2007 roku. Szpital sprzedać. 11 radnych głosowało za sprzedanie szpitalu. Na tyle mieszkańców powiatu puckiego, to 11 mieszkańców podjęli decyzję o sprzedaniu szpitalu. Co się w głowie nie mieści w Polsce w ogóle? Ja tego nie rozumiem. Jakiś przyjdzie, coś ścisło, to referendum, ale kto może szpital sprzedać? No to była taka rada przed, naprawdę. Ja tego nie rozumiem. Nie rozumiem. A tu jest najważniejsze, gdyby to ma być spółka, ja się przygłoszę. To niech by to było, ja się tłumaczę wszystkim dyrektorom lata przez 80 lat. Niech to będzie, bo ja będę połączenie z Brudzewa, prosto ta droga asfalt. To jest 15 km, a jak mnie wjeżdżą z Mieroszyna na Redę w sezonie, to niech mnie na cmentarz wiozą, jak mnie, bo w Redzie będę na tym korku, to po co w ogóle szpital jest? Tu musi być obowiązkowo z tej rzucę Brudzewa prosto na las, to jest krótka trasa. O, to było najważniejsze. To było wtedy można wszyscy złączyć. To jest najważniejszy punkt. Dobra, na raz dziękuję.